Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Wszystko dookoła nas mówi nam, abyśmy nienawidzili. Tak często inni ludzie zadają nam ból i cierpienie, celowo lub nieumyślnie nas raniąc. Nasza grzeszna natura podpowiada nam zemstę i nawet jeśli nie dochodzi do zemsty fizycznej lub werbalnej, to prawie zawsze dochodzi do niej w sferze mentalnej. W swoich myślach osądzamy i potępiamy innych ludzi, szukając zemsty lub przynajmniej ulgi we własnym cierpieniu. Tak ciężko przychodzi nam brać własny krzyż na swoje ramiona, a jeszcze trudniej dźwigać na własnych barkach cierpienia innych ludzi. Bycie Samarytaninem dla innych to umiejętność, która wymaga od nas przekraczania własnych ograniczeń. Domaga się przezwyciężania w sobie niechęci do innych, obojętności na cierpienie drugiego człowieka, a nade wszystko naszego wrodzonego, narcystycznego patrzenia na świat. To nie ja jestem pępkiem świata, ale centrum jest zawsze Chrystus, ten poobijany, zraniony, leżący na poboczu drogi, którą idę. Miłość prawdziwa koncentruje uwagę na obiekcie miłości, czyniąc z niego podmiot naszego działania. Człowiek staje się człowiekiem wtedy, gdy przekracza siebie, dążąc za wszelką cenę do afirmacji drugiego człowieka, widząc w cierpieniach innych ludzi cierpienia samego Chrystusa. Dzisiejsza dobra nowina wzywa każdego z nas do naśladowania Chrystusa w dążeniu do coraz bardziej doskonałej miłości, pozbawionej cynizmu i wyrachowania. Chrystus jest dla nas wzorem, ponieważ On sam jest owym Samarytaninem, który na swoje ramiona bierze nasze słabości, nasze rany, zalewa łaską sakramentalną i prowadzi nas do domu Ojca.